Dzień dobry Państwu. Chciałam serdecznie powitać Państwa na spotkaniu z Romualdem Leglerem. Chciałabym przypomnieć Państwu, że te osoby, które są dzisiaj z nami, mogą na czacie wpisywać pytania czy komentarze. Ja się później na sam koniec spotkania postaram odczytać przynajmniej część z nich. Opublikujemy też odpowiedzi Romualda Leglera na te pytania czy komentarze. I na początek, chociaż sądzę, że Romuald Legler jest powszechnie znany, pozwolę sobie jednak przedstawić mojego gościa. Romuald Legler to architekt prowadzący działalność zawodową jako projektant i dydaktyk, były wydawca miesięcznika Architektura i Biznes, wykładowca na wyższych uczelniach Politechnice Białostockiej, Krakowskiej Akademii Moczewskiego, Politechnice Lubelskiej i innej. Członek Saksońskiej Akademii Sztuki, pracował w jury konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, jest laureatem wielu konkursów krajowych i zagranicznych, w sumie to już będzie około 100, w tym dla wielu prestiżowych budynków użyteczności publicznej, jak na przykład Biblioteka Jagiellońska, Filharmonia w Łodzi, Opera w Krakowie, Norbahnhof w Berlinie. Wśród realizacji znajdują się również obiekty dydaktyczne wyższych uczelni, szkół średnich, banków, kościołów, obiektów usługowych i zespołów mieszkalnych. Jest uczestnikiem indywidualnych i zbiorowych wystaw krajowych i zagranicznych, laureatem wielu prestiżowych nagród przyznawanych za całokształt twórczości albo za pojedyncze realizacje. Jest laureatem Nagrody Honorowej SARP, Nagrody Fritza Schumachera w Hamburgu, Nagrody Ministra Infrastruktury za wybitne osiągnięcia, Nagrody za najlepsze realizacje i wiele, wiele innych. To się po prostu nie da w kilku słowach opowiedzieć. Chciałam też Państwu przypomnieć, że ja te spotkania z cyklu Archikolarzy prowadzę z osobami, które znam od bardzo dawna, a niektóre nawet mogłabym powiedzieć, że przez całe swoje zawodowe życie. I kiedy zaczynałam pracę jako redaktorka miesięcznika Architektura, innego niż jestem teraz redaktorką, tylko takiego, które jeszcze wtedy przynależało do stowarzyszenia, Romuald często przyjeżdżał do Warszawy i chodziliśmy co najmniej raz na tydzień na kawę i ciastka, które mogliśmy wtedy jeść bez ograniczeń. I Romuald opowiadał mi bardzo, bardzo wiele rzeczy związanych z architekturą, o swoich podróżach. Czy ty pamiętasz, dlaczego tak często bywałeś w Warszawie? No, bo jest oprócz tego w Warszawie miałem przyjemność przez dwie kadencje uczestniczyć w pracach Prezydium Zarządu Głównego SAWiP, ja stawać funkcję wiceprezesa do spraw twórczości, w związku z tym te wizyty były uzasadnione tą działalnością może bardziej stowarzyszeniową niż zawodową, ale te miłe spotkania z ciastkiem i z kawą utkwiły w pamięci i bardzo się cieszę, że ty też o nich pamiętasz, bo to jest jakieś bardzo dla mnie zaszczytne przebywać w twoim gronie, w twojej osobie odnajdywałem wiele inspiracji do takich działań, które ty prowadzisz teraz dalej i chwała, że to robisz. Dziękuję, dziękuję. Romualdzie, ja chciałabym naszą rozmowę zacząć od tego, że od takiego małego cytatu. Ponieważ chciałabym na początek rozmawiać z tobą o takim kontekście międzynarodowym, dlatego że kiedy ja cię poznałam, to też było dla mnie niezwykle fascynujące, że w stosunku do innych architektów polskich, ty wyjątkowo dużo miałeś kontaktów międzynarodowych i pracowałeś w takim kontekście międzynarodowym, miałeś więc też duże porównanie. I w 1999 roku odbyła się taka wystawa, do której Jacek Purchla napisał wstęp, ja maluteńki dosłownie cytat pozwolę sobie z tego przedstawić. Romuald Legler, Kraków, Berlin, Europa. Pomysł zorganizowania wystawy twórczości Romualda Leglera pomiędzy Berlinem a Krakowem nie jest dziełem przypadku. To właśnie w tych miastach jeden z najwybitniejszych polskich architektów święci dzisiaj największe triumfy. Gospodarze berlińskiej galerii AEDES, inicjatorzy wystawy, postanowili położyć szczególny nacisk na rolę zmiany politycznej 89, tak ważnej dla Berlina i Krakowa,
twórczości Romualda Leglera. Czy upadek komunizmu jest cezurą w twórczości Romualda Leglera? Na pewno nie. Nie ulega wątpliwości, iż swoistą twórczością wyprzedził on przełom polityczny 89. Projekty Leglera były zawsze inne niż oficjalnie zadekretowana architektura polskiego realnego socjalizmu. I tutaj jeszcze dalszy cytat. Architekt, który nie dał się wtłoczyć w tryby totalitarnej rzeczywistości, stał się wolnym artystą, hołdującym wyznawanym przez siebie regułom sztuki i otwartym na świat. I jeszcze króciutki fragment tego cytatu. Dialog z czasem i miejscem w przypadku Romualda Leglera pokazuje, że architektura jest misją, a jej kreator, romantyk, wizjoner, idealista jest naznaczony genius loci Krakowa. Dialog ten oznacza także, że dzięki Leglerowi Kraków daje dzisiaj Europie ważny impuls. No to niesłychanie są takie podniosłe słowa i myślę, że też oddające nastrój i twoją pozycję zawodową. Dlatego chciałabym zacząć od takiego pytania. Skąd się u ciebie właściwie wziął ten kontekst międzynarodowy? Czy ja mogę redakcję pokazać o pierwsze zdjęcie z początku kariery? Tutaj widzimy biuro Pekki Salminena, w którym pracowałeś. Projektowałeś w Austrii, Finlandii. Skąd to się wzięło? Czy możesz opowiedzieć? Mamy też kilka tutaj ilustracji, do których mam nadzieję się odniesiesz. Ja myślę, że tutaj warto wspomnieć, że czas, w którym przyszło mi zaktywizować właściwie swoje takie życie zawodowe, no nie był przyjazny dla środowiska polskich architektów. Jak powiedziała pani Christine Feyreis, bo ona była tym zarządzającym galerią. Do dzisiaj zresztą jest. Do dzisiaj zresztą jest. Powiedziała coś takiego, że mnie zawsze fascynowała jakaś próba poszukiwania, znalezienia kontaktu ze światem i odkrywania możliwości współpracy dla środowiska architektów polskich. Ale początek tak naprawdę wziął się stąd, że będąc prezesem oddziału krakowskiego SARP, zaproponowałem, żeby stworzyć warunki dla wymiany między polskimi i zagranicznymi architektami. Skoro nie mogliśmy my podróżować tam, a przynajmniej było to bardzo trudne i nielicznym wyjątkom się to udawało, to dobrze byłoby, żeby może zagraniczni architekci przyjechali do nas i z nami ten dialog prowadzili. I tak się zrodziła idea Międzynarodowego Biennale Architektury. Jeżeli ja cię mogę przerwać w tej chwili, my do Biennale jeszcze za chwileczkę wrócimy. A teraz, jeśli pozwolisz, bo tak przygotowałyśmy troszkę ilustracje, prosiłabym cię, mamy trochę zdjęć twoich z bardzo znanymi osobistościami architektury, mamy też trochę twoich wczesnych projektów. Gdybyś każdą z tych ilustracji mógł opatrzyć komentarzem. Ostatnią z tej serii do tego pytania będzie Norbert Berwin. Czy mogę cię prosić o komentarz, a wrócimy za chwileczkę jeszcze do Biennale. Oczywiście, że możemy to skomentować, co widać w tej chwili na ekranie. To jest między innymi jeden z pierwszych konkursów wygranych na terenie Syrii, Uniwersytet w Homs. No, założenie gigantyczne, 15 wydziałowych budynków z zespołem szkół średniego stopnia, które towarzyszyły i miały przynajmniej towarzyszyć Uniwersytetowi. I do tego wszystkiego, wszystkie obiekty centralne, publiczne na uniwersytecie, jak rektoraty, główna biblioteka. No widać, rozmach był planowany duży, ponieważ Syria chciała dołączyć do krajów, które współczesną wiedzę wprowadzają dla poprawy życia i powiedzmy sobie znaczenia tego kraju w świecie. No niestety to się nie udało, wojna przyszła, zniszczyła wszystkie plany. Ten rysunek pozostał tylko właściwie historycznym wydarzeniem w naszej działalności, chociaż następne jakieś wydarzenia w Syrii też nam przyniosły parę sukcesów typu Centrum Aleppo, które też zostało, tak powiem, zawieszone poprzez działania wojenne wewnętrzne w Syrii. Charakterystyczne dla Homs było to, że tam się potoczyła wojna taka wewnętrzna w
kraju między dwoma partiami was, tej oficjalnej rządowej, przez zasada uznawanej za rządzącą, a i taka partia BAS, która tą samą nazwę użyła, ale była w opozycji do tego i tam się rozegrały sceny dantejskie, ponieważ użyto metody konia trojańskiego i oficjalna partia BAS, poddając się niby, że dołącza się do opozycyjnej, weszła i niestety uzbrojona i wyniszczyła właściwie miasto doszczętnie. Także ruiny tego oglądałem kiedyś tam. No to tylko mogę wtrącić jedno zdanie, że no niestety nasze życie obfituje w kolejne obrazy zniszczeń, których już byśmy się nie spodziewali. Ale ten... Może już kolejnego tutaj. Wiem, że te obrazki dotyczą Paryża. Tak, to było z okazji, kiedy Paryż został ogłoszony stolicą kulturalną Europy. I z tej okazji zostało 100 architektów z całego świata zaproszonych, żeby się wypowiedzieć na temat Paryż utopii XXI wieku. I to jest jeden z takich projektów, który Dirk Meyhofer, jeden ze znanych krytyków architektury w Niemczech, nazwał to jako Romuald Degler Fantasta. No i widać most kontemplacji, który był tematem wypowiedzi, miał być takim nowym symbolem Paryża, troszkę nawiązującym do znaczenia wieży Eiffla. Ta wystawa była przeglądem tych 100 architektów, którzy fantastyczne prace przekazywali jako impuls do dalszego działania na rzecz architektury, która miała być emanowana nowym kierunkiem, poszukiwaniem nowych wypowiedzi na wielu polach, od mieszkaniówki po takie właśnie fantastyczne wizje, które robili inni, między innymi Lewus Łucy, wysoki Paryż fruwający w powietrzu. Może kolejny obrazek powiem też, to jest ten, który właśnie teraz Państwo widzicie, to jest prawdziwe centrum Berlina, moment, w którym jeszcze wschód i zachód Berlina były przynależne do innych państw, wprawdzie niemieckich, ale innych państw. I tory kolejowe, które przejeżdżały przez środek Berlina między Zoologische Garten a Niemcami Zachodnimi Bonn, stanowiły taką naturalną granicę, dzieliły te dwa państwa, a kultura tego kraju przecież była wspólna przez tysiąclecia tworzone wspólnie przez narodowość, która się wykształciła. I postanowiłem zaproponować coś, co będzie silosem pamięci, zbierającym dorobek kulturowy całego narodu niemieckiego i dostępny pomimo granicy. Stąd ten silos miał być okazją do korzystania z wiedzy zgromadzonej w nim przez mieszkańców i Berlina Wschodniego i Zachodniego, w ogóle Niemiec Wschodnich i Zachodnich. Myślę, że to był jeden z takich pomysłów, który się tam wyraźnie zaznaczył na wystawie, tym razem organizowanej z okazji Berlin, stolicą kulturalną Europy. Hasłem tej wystawy było właśnie Berlin Denkmal oder Denkmodell, czyli mówiąc po polsku, Berlin jako monument, obiekt urbanistyczny i równocześnie jako Berlin jako model myślenia na przyszłość. To jest taka, przy tej okazji mieliśmy możliwość spotkać się, w zdjęciu widać znakomitą postać Zwiehekera i obok niego w zielonym szaliku właśnie wspomniany ten Dirk Meyhofer, słynny krytyk niemiecki, publicysta z zakresu architektury, wydawca wielu książek, opracowań, monografii, obiektów. I ten człowiek właśnie kiedyś, zapraszając mnie na wykład o kolonii, napisał: Legner, klasyk, fantasta, ciągle pozostawał w takich kategoriach ocen mojej osoby, co mi niezwykle sprawiało przyjemność, ale z jego ust można było to przyjąć jako szczera ocena mojej osoby. No pełna podziwu niewątpliwie, a to?
A to jest obrazek, który pokazuje akurat dość interesującą historię z moich kontaktów z Richardem Meyerem. Otóż z Richardem Meyerem miałem przyjemność pracować w sądzie konkursowym na nową dzielnicę parlamentarną w Berlinie. Piękne przeżycie przez 2 tygodnie wspólnego sędziowania. No, zbliżyło nas bardzo. I o dziwo w Paryżu i w innych miastach spotkaliśmy się też i w Nowym Jorku, ale raz przyszło nam się spotkać w Modenie, a to z okazji tego, że on wtedy z wykładem przyjechał, prezentując swój kościół w Rzymie, kościół roku 2000. Ale historia o tyle była ciekawa, że ja byłem w jury konkursu na kościół roku 2000 i tam właśnie laureatem został Richard Meyer, co nas jeszcze bardziej zbliżyło i udało nam się wtedy z Rysiem Jurkowskim spotkać z nim z okazji tego wykładu. I to zdjęcie uwieńczyło nasze przyjaźnie. Muszę powiedzieć, że z Richardem Meyerem dwukrotnie się spotykałem w Nowym Jorku. Opowiadał szereg ciekawych rzeczy i zawsze mówi, ale ty to masz dopiero, ty to robisz, a ja byłem na kolanach przed nim. Postać jest tak znakomita, że trudno było uznać, ale jego kurtuazyjna wypowiedź mnie też w jakiś sposób napawała chęcią do dalszego działania. To cieszę się, że nam o tym opowiadasz, bo myślę, że niewiele osób miało możliwość wtedy spotykać tego typu architektoniczne osobowości, a w tej grupie też tu parę znanych osób rozpoznaję. Powiesz nam coś o tym zdjęciu? No to zdjęcie to jest akurat zdjęcie, które zostało wykonane z okazji projektu Architectural Visions for Europe, do którego zostało zaproszonych 6 architektów z Europy. Ja miałem przyjemność być reprezentantem Polski, no oprócz Hollajna, już niestety nie żyjącego Fostera, czy Dominika Perot, czy Mateo Thun, właściwie ja byłem jedyny z tak zwanego dawnego Ostbloku. I ciekawostką było to, że te architektoniczne wizje do Europy miały być projektem, który miał zaprezentować rozwiązania całkowicie nowe w każdym zakresie, od ogólnej wizji, aż do klamki, do projektu drzwi, do projektu windy. Wszyscy musieliśmy zrobić coś, czego jeszcze nie było na rynku, ani niedostępne przez dystrybutorów różnych urządzeń. Czyli cały projekt architektoniczny wraz z designem. Czy to dotyczyło konkretnego miejsca, konkretnej przestrzeni? Tak. Dotyczyło konkretnej przestrzeni w Düsseldorfie, w dawnym piecie portowym był wyznaczony teren pod postawienie 6 budynków, każdy indywidualnie zaprojektowany, ale według pewnej wspólnej wytycznej urbanistycznej, którą przygotował profesor Bici i Frici. Ci akurat byli z Düsseldorfu, w związku z tym mieli okazję przygotować założenia do tego projektu. Ale indywidualność każdego budynku miała się ujawnić bez żadnych skrępowań, bez żadnych wytycznych, tylko reguła urbanistyczna, moduł, wielkość działki, no i oczywiście wymagania dotyczące wysokości. Ciekawostką były takie rozmowy, może one też oddają charakter naszych kontaktów. Otóż Dominik Perot, który sąsiadował z działką bezpośrednio ze mną, zadzwonił. Mówi, słuchaj, oddaj mi kawałek terenu, bo ja się nie mieszczę ze swoim projektem. Oczywiście nie mogłem się zgodzić na to. Był trochę rozczarowany, ale jakoś przyjaźń się podtrzymała, kiedy przy okazji wystawy w Paryżu zwiedzaliśmy bibliotekę jego we Francji. No i wtedy mówi, no miałeś rację, no nie mogłem ci zabrać kawałek terenu, żeby siebie wyeksponować, bo przecież ty byś się nie miał gdzie pokazać. No tak. Takie rzeczy były, ale ciekawostką było na przykład to, dobrze, że to zdjęcie pokazujesz, jest taki budynek Hansa Hollajna na szpicie w formie takiego jakby jajka zawieszonego bezpośrednio nad skarpą tego piersu. I to jak pierwszy raz przyjechałem do Londynu na rozmowę, a oni już byli, poprzednicy już byli wcześniej zaangażowani przy tym projekcie i dowiedziałem się, że Hollajn zaprojektował tam budynek początkowo na planie kwadratu,
bardzo prosty, ale miał taką windę skoczną. No i Foster mówi, ale ja też mam windę skoczną. No to dobrze, ale ja mam pierwszy tą windę skoczną. No i ja wtedy wyskoczyłem z taką anegdotą, ja miałem przyjemność pracować na Politechnice Krakowskiej, zaraz po studiach byłem asystentem profesora Kupca i wtedy profesor Kupiec mi pokazał dom Brzegestowi, mówi, to widzi pan, ja projektowałem taką windę skośną jedzącą. Ja wtedy, nie wiedząc, jak się zachować, powiedziałem, panowie, nie kłóćcie się, bo tak naprawdę taką windę to my już mieliśmy w Polsce, profesor Kupiec zaprojektował. Oczywiście dyskusja się natychmiast skończyła, kto jest autor i chłopcy mówi, a rób sobie wolę tą skośną windę i skąd to jajko się pochyliło w tej wersji już z windą skośną. Natomiast Foster zrobił rzecz taką, że przekroczył trochę gabaret wysokościowy, bo mówi, ja muszę dominować. To jest pierwszy. Ciekawy zestaw stylów, pomysłów i w ogóle odpowiedzi na to, jak taką architekturę można było kształtować. No, wystawa wędrowała po wielu miastach, między innymi też była prezentowana w Düsseldorfie. Takim pięknym wykładem, każdy z nas mógł zaprezentować projekt, także naprawdę przeżycie dużej klasy, a przede wszystkim najważniejsze, że potem wylądowała również na wystawie z okazji Międzynarodowego Biennale Wenecji. No i tu właśnie widok dwóch panów, którzy pokazują klasę. Klasa wyższa to Mateo Tuni, a niższa niestety przewyższa mnie we wszystkich wymiarach. Niesłychanie sympatyczny, ciepły człowiek. Moja żona tam miała jakąś przypadłość zdrowotną, to pierwsze to on się zajął. Mówi, najlepszym lekarstwem jest wódeczka. I znalazł kieliszki, czynił wódeczkę. Nie piliśmy we Włoszech wina włoskiego, tylko wódeczkę. To tak raczej trochę swobodnie, bo historia tego projektu jest tak długa i tak skomplikowana przez różne wydarzenia, dyskusje, które były na etapie roboczym. Najważniejsze, że modele na przykład do tej wystawy były robione w skali 1:1. Myśmy zaprojektowali windę taką, która jeździła po elewacji w kształcie kuli. No i to był problem, bo na nic nie mieściła ta winda. Rozmiar, ale jeździła jako model, w którym wchodził człowiek, wszystko się świeciło, wszystko można było podotykać. Doświadczenie dużej klasy. A to jest też ciekawa wypowiedź Muzeum Guggenheima w Helsinkach. Nie dostaliśmy tam żadnej nagrody, ale co dziwne, był plebiscyt wśród mieszkańców nie tylko Helsinek, ale całej Finlandii. I wbrew werdyktowi profesjonalnego jury, który wybrał taki rodzaj muzeum jako wioski z małych domków składających się, to się mieszkańcy Finlandii w tym plebiscycie wybrali 20 projektów, które były najlepsze. Nie miałem okazji znaleźć się w grupie tych projektów, które jak gdyby aprobowali mieszkańcy bardziej. Natomiast tamten projekt nagrodzony, pierwszą nagrodą się oczywiście nie zrealizował, bo jak się okazało, był tak nieakceptowalny przez środowisko i kulturalne, i zawodowych architektów pracujących w Finlandii, że skończyło on się na niczym i dalszym ciągu nie ma tego muzeum, które być może w tej stolicy Finlandii byłoby cennym dodatkiem do ich kulturowych działań. Czyli nie tylko my mamy takie problemy z budową muzeów. A jeszcze kolejny obrazek. A to jest też ciekawa historia, ponieważ mogę powiedzieć, że miałem przyjemność być zaproszony do grona tak zwanych ekspertów po upadku muru berlińskiego. Berlin zorganizował taką instytucję, która się nazywała City Forum, czy Stadt Forum po niemiecku. W każdym razie to City Forum było takim przedpolem do wszystkich działań urbanistycznych służących zjednoczeniu obu części miasta. Wiadomo, że potencjały Berlina Wschodniego i Zachodniego były tak różne, niż nie mówiąc od ekonomicznego wymiaru, ale w zakresie pozostałych elementów, chociażby infrastruktury, komunikacji,
standardów mieszkaniowych. I wtedy w czasie tego Stat Forum praca, którą kierowałem takim interdyscyplinarnym zespołem, obejmowała w sobie fragment miasta, który obejmował tereny dawnego Dworca Północnego albo Dworca Szczecińskiego, znany z tego względu, że mieszkańcy przedwojenna Niemiec wyjeżdżali z tego dworca nad morze, czyli do Szczecina. Do końca nad morze, ale w każdym razie wyjeżdżali do Szczecina na Schöneswochenende. I tam ten projekt ja prezentowałem jako jedno z takich zagadnień, które mogłyby zilustrować sposób przemiany tego fragmentu miasta zdewastowanego całkowicie poprzez ten fakt, że tam stał mur berliński i ten teren został po prostu zrujnowany przez zaniedbania strefy granicznej. I potem ogłoszono konkurs na temat Nordbahnhof. Byliśmy udział i wygraliśmy. I to była realizacja takiego projektu urbanistycznego, który pokazywał też inną metodę pracy niemieckich urbanistów. Mianowicie dla nich coś, co u nas się nazywa planem miejscowym, a u nich nazywa się planem zabudowym, to dla nich taki projekt jest niesłychanie ważnym elementem, którego proces tworzenia jako założenia urbanistycznego był oparty o rozwiązania proponowane, rozwiązania architektoniczne. I tam trzeba było zrobić szereg modeli, zanim się uchwaliło jakieś rozwiązanie w zakresie rozstrzygnięć urbanistycznych, to trzeba było zilustrować to kilkoma modelami w różnych skalach, od 1 do 1000 do 1 do 200, więc właściwie niepojęty proces projektowania na te czasy u nas i chyba dzisiaj w dalszym ciągu się nie tworzy rozstrzygnięć urbanistycznych o takiej skali doświadczeń, które daje właśnie modelowanie przestrzeni, przedkładanie komisji nie tylko rysunków, ale wizji, która ma trzeci wymiar i to taki fizycznie zbudowany, bez żadnych przefałszowań typu Photoshop czy inne. I dopiero wtedy grono osób, które zatwierdza taki plan, ma świadomość, jak naprawdę ich decyzja wpłynie na kształt przyszły fragmentu miasta. No i to jest projekt, który wygraliśmy w międzynarodowym konkursie z paroma wielkimi nazwiskami, chociażby takimi jak Maximilian Fuchsas, który brał udział w tym konkursie, no ale udało nam się wygrać i to jedno z cenniejszych doświadczeń moich zawodowych. Tomku, ja na chwilę chciałam przerwać naszą rozmowę o projektach i realizacjach, żeby wrócić do tego tematu, który poruszyłeś i jakoś zamknąć troszkę ten wątek międzynarodowy. Wspomniałeś o tym, że dla Ciebie było bardzo ważne, żeby ten dialog pomiędzy polską architekturą, a architekturą światową, europejską istniał i że dlatego powołałeś Biennale. Ja przypomnę, że to była Twoja idea i chciałabym teraz przypomnieć też pewne zdjęcie, które ja dostałam z archiwum Bogdana Paczowskiego. Przysłał mi Stach Berbeć, który przygotowywał po prostu wystawę między innymi o Paczowskim. Zdjęcie jest dość mocno nieostre, ale myślę, że widzimy tutaj mnóstwo znakomitych architektów, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Mamy tutaj na przykład Riby, McCormacka, wielu jeszcze innych znanych architektów. Nie jestem pewna, w którym to roku, czy to jest 87 czy 89, na pewno to nie jest pierwsze Biennale. Powiedz mi jeszcze raz, dlaczego powołałeś to Biennale i jeśli możesz, które było dla Ciebie najważniejsze? Czy to pierwsze, czy być może inny temat był dla Ciebie bardziej istotny? Szczerze mówiąc, jak pamiętam, to zdjęcie to znaczy 87 rok. To wtedy właściwie to druga edycja Biennale była już Biennalem międzynarodowym. Pierwsze było tym Zalążkiem, który jeszcze nie miał uczestników międzynarodowych, chociaż miał gości zaproszonych, między innymi z tak zwanej Internationale Bauausstellung z Berlina, prowadzonej w tym czasie przez profesora Kleihusa.
Ale to drugie już było stricte międzynarodowe, z jury międzynarodowym i z uczestnikami międzynarodowymi. Ale powołanie tego Biennale było głównie spowodowane tym, co wcześniej wspomniałem, chęcią stworzenia ścisłych kontaktów środowisk architektów ze świata, praktycznie rzecz biorąc, z Polską, żeby otworzyć możliwości kontaktów dla pokolenia wtedy aktywnie już działającego zawodowo i dla tego pokolenia, które wchodziło dopiero w życie zawodowe, bądź jeszcze było w okresie studiów. Stąd w programie na przykład takiego Biennale były wykłady gości honorowych zaproszonych, między innymi na Politechnice, żeby studenckie czasy tych ludzi, którzy wtedy studiowali architekturę, połączone były już z informacją o konieczności takich kontaktów, wymiany takich myśli, które mogły powodować to, że polska architektura wyłamie się z tych socjalistycznych ograniczeń, też również mentalnych, bo nie tylko techniczne czy ekonomiczne to tych były ważne, ale przede wszystkim ludzie byli pozbawieni możliwości dopływu pewnych bodźców, które tworzyłyby w nich chęć tworzenia rzeczy poza standardami wyznaczonymi przez PRL-owskie normy i standardy budownictwa, głównie mieszkaniowego, bo to budownictwo, nazwijmy to użyteczności publicznej, było daleko w tyle, programy partyjne raczej skierowane były na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, co się zresztą nie udało. I tu mogę wspomnieć taką rzecz, która... Wydaje mi się, że ktoś polecasz mówi i że jest jakiś pogłos istnieje. Czy my mamy jakiś... Czy ktoś u ciebie może gdzieś... Nie, nie. Nie. To gdzieś widocznie się skądinąd pojawia ten głos. To może na razie zrezygnujmy z tej ilustracji, bo na chwilkę możemy wrócić do siebie nawzajem. Ja ci przerwałam, bo słyszałam jakiś dodatkowy głos, ale on zniknął po tej uwadze. No więc ja tylko chciałem powiedzieć, że takim dla mnie charakterystycznym momentem w tym procesie organizowania Biennale, bo przez parę lat udawało się to jakoś tworzyć w sposób ciągły i to na bardzo dobrym poziomie z uwagi na kontakty międzynarodowe. Ale chciałem tu przypomnieć taką anegdotkę, która troszkę stawiała, albo jest takim obrazem, jak środowisko wtedy reagowało, między innymi uczelniane. Chciałbym, żeby to zostało odczytane nie jako jakiś zarzut, ale jako właśnie pokłosie ograniczeń, które mentalnie wpływało również na środowisko pedagogów. Otóż ja zaprosiłem dwóch młodych architektów, Herzog i Demurel. Przyjechali z wykładem, nie jako uczestniczy, tylko jako goście honorowi. I ich wykład odbyło się na Politechnice i oni wtedy mieli bardzo niewielki zakres doświadczeń zawodowych, ale zaprojektowali jeden domek w Alpach, który jak się okazało wyłamywał się spod rygorów takiej regionalnej architektury i na wykładzie tłumaczyli, że zastosowanie niebieskiego koloru, a nie tradycyjnej drewnianej, elewacji, albo zrobienie małego okienka okrągłego, które nie egzystowało w architekturze regionalnej, choć oczywiście dachy były tam zrobione zgodnie z wymaganiami, że to jest taki właśnie twórcza interpretacja. I na to jeszcze pokazali drugi projekt małej fabryczki sklejki w lesie usytuowanej w takim otoczeniu rzeczywiście naturalnego lasu i mówi, ten budyneczek zrobiliśmy z drewna i ten już jest bez żadnych kolorów, bez niczego, naturalnie wpisuje się w środowisko. Na to profesor Cęckiewicz, jako wtedy no, wiodąca postać na Wydziale Architektury, powiedział, panie Romku, po co nam pan takich zaprasza? Przecież mówi, to jakieś śmieszne rzeczy. No i na końcu się okazało, że te śmieszne rzeczy wyprodukowane przez tych chłopców zaprowadziły ich na szczyty osiągnięć w architekturze współczesnej. I przy okazji jubileuszu jakiegoś tam Międzynarodowego Centrum Kultury siedzieliśmy obok siebie ramię w ramię z profesorem Cęckiewiczem i widzi pan, przegrałem swoje całe życie zawodowe, jak się złapał za czoło. Ja mówię, panie profesorze, a po co panu taka krytyka? Przecież pan jest świetnym architektem, nie? Tylko oni wtedy pokazali zupełnie inny sposób myślenia. I dzięki takim właśnie
zjawisko szereg osób w rozmowach prywatnych mówiło, no tak, my wiemy, że architektura nie polega tylko na tłuczeniu tego sztampowego, chociażby przez profesora Głuszczyńskiego, wtedy lansowanego regionalizmu, chociaż Głuszczyński należał do wizjonerów. Miasto linearne między Krakowem a Zakopanem to była przecież wizja kładąca na łopatki wszystkich, nie? Ale równocześnie miał ten taki tradycyjny sposób myślenia, bo dla niego proces kształcenia ze studentem to po prostu narysować kapliczkę kuralską. A ci pokazali, że można dyskutować z architekturą regionalną, że można z tymi narodowymi cechami architektury próbować szukać inspiracji do nowych wypowiedzi, żeby ten postęp, ten rozwój kulturowy jakoś się zaznaczył również właśnie obiektami architektury. Można by tutaj godzinami mówić, ale w każdym razie tego typu przykłady dawały nam do zrozumienia, że możemy mieć ten dialog otwarty bardziej, konkretny i to się jeszcze spotykało z tym, że myśmy promowali przyjmujący Biennale również polską kulturę, szczególnie krakowską, chociażby na przykład koncerty piwnicy, które Skrzynecki organizował z okazji naszego Biennale. Pamiętam, była dedykowana mi też jakaś pieśń, także jakbym mogła to zapomnieć. No, ale to fantastyczne, bo to się stawiało środowisko architektur nie na płaszczyźnie czystej konkurencji zawodowej, tylko takiej właśnie bezpośredniego dialogu między ludźmi, którzy uprawiając ten zawód mają prawo do własnej wypowiedzi, ale równocześnie wyrazić szacunek dla innych poglądów, ale wzbogacać tym samym wiedzę i własną wrażliwość. Wiesz, to może tak przejdę płynnie do czasopism, dlatego że mnie się wydaje, że to właśnie, o czym przed chwilą opowiedziałeś, czyli ta ciekawość innych projektów, odkrywania nowych trendów, która w tobie była, doprowadziła do tego, że byłeś też zainteresowany, tak ja sobie wyobrażam, za chwilę cię o to spytam, że byłeś też zainteresowany tym, żeby wydawać czasopisma. I tutaj też taki wątek osobisty, bo pomysł architekta to pewnie wchodził u ciebie jakoś tam wcześniej, ale w gruncie rzeczy pamiętam, że przy jakiejś wizycie u mnie w domu zadeklarowałeś, że architekta w Krakowie zaczniesz wydawać. Taką pamiętam historię. I jaki był cel tej gazety? I powiedz mi, dlaczego przestałeś wydawać potem architekta, bo tak to jednak było, i zacząłeś architekturę i biznes. Pozwolisz, że ja tutaj się troszkę posłużę takim artykułem, czy właśnie takim esejem, który zatytułowałem Kontynuacja dzieła dawnych pokoleń. Odpowiedź na twoje pytanie jest właśnie tutaj zawarta. I ja wtedy zauważyłem, że spośród wielu problemów żywych w środowisku krakowskich architektów w ostatnich latach chyba najważniejszym, ciągle dyskutowanym stał się problem popularyzacji sprawy architektury, rejestracji dokonań i porażek, kształtowania i inspirowania krytyki architektonicznej. Pragnienie ich rozwiązania było mi bliskie i stale mnie nurtowało. Wiara, że kiedyś to się musi udać, raz narastała, raz malała. Wzbudzenie nadziei w środowisku na powołanie do życia pisma architektonicznego, zdawałem sobie z tego sprawę, musiało być rozważnym krokiem. Każda nieudana próba mogła oznaczać zaprzepaszczenie szansy na następne długie lata. I z pomocą przyszła mi tutaj tradycja. Siła, która tworzy podstawy wszelkiej tożsamości i ciągłości działań. Bogatą przeszłość stowarzyszenia i jego życia dawnych pokoleń architektów krakowskich i związanych z nim wydawnictwo Architekt uznałem za jedyną szansę. I to, co wspomniałeś, to właśnie właściwie dzięki rozmowie z tobą nabrałem przekonania, że to musi się wydarzyć, bo inaczej nigdy nie będziemy mieli takiej szansy, żeby to czasopiśmiennictwo wpływało na powszechność zrozumienia roli środowiska architektów w życiu kulturalnym, ale w ogóle w życiu społecznym. To jakość tej architektury powinna być tutaj doceniana przez zwykłego, szarego obywatela. On powinien wiedzieć, dlaczego ta architektura jest tak ważna dla jego życia. No i podbudowałaś mnie w tym, żeby to zrobić. I udało się. Ja pamiętam, że to było pod każdym względem poważne wydawnictwo, również no, objętości, które się teraz rzadko zdarza, ale w jakimś momencie to zawiesiłeś.
Mógłbyś nam zdradzić kilka słów? No ja to trochę pamiętam, ale pewnie ze swojego punktu widzenia, więc też chciałabym wiedzieć, dlaczego przestałeś wydawać i jak to się stało, że założyłeś architekturę i biznes, jaki był jej cel? No, ty pamiętasz, że Architekt to było pismo, które zaczęło wydawać środowisko architektów krakowskich w 1900 roku. Potem miało pewne koleje, ostatnie się ukazał w 1936 roku i potem nastąpiła przerwa. I w 1990 roku ukazał się pierwszy podwójny numer, który był wznowieniem tej samej szacie graficznej, co przedwojenny Architekt. I wydawało mi się, że głosy tam wielu znanych polskich architektów, które wyrażały olbrzymie jak gdyby zachwyt z tego faktu, że się odrodziło to pismo, że one będą siłą sprawczą dla następnych kierujących oddziałem Stowarzyszenia Architektów. Tak się niestety nie stało. Po wydaniu trzeciego numeru ja już przestałem być prezesem oddziału krakowskiego i przejął wtedy świętej pamięci Wojtek Abtułowicz, który w jakiś dziwny dla mnie też sposób przekazał to pismo wydawcy z Katowic. Miał to zarząd główny nimi prowadzić, potem to okazało się, że będzie drukował ktoś z Katowic, jakiś wydawca i nagle się zmienił format. Już nie było tej kontynuacji dzieła dawnych pokoleń, a potem się okazało, że w ogóle upadły. I stąd się wziął pomysł, żeby jeśli już nie tą drogą, już nie miałem takiego możliwości takiego oddziaływania przez stowarzyszenie, no to założyliśmy zresztą z profesorem Kadłuczką notabene pismo, które miało nomen omen nic nie mówić o biznesie, tylko mówić o znaczeniu ekonomii dla architektury, bez której tak naprawdę jakość architektury trudno osiągnąć, ale przynajmniej dawało szansę, żeby jakieś czasopiśmiennictwo istniało. Wtedy arkady kompletnie zamknęły swoją działalność i w zasadzie była pustka. No i tak się zrodził A i B. No, przez wiele lat się udawało jakoś, ale to nie była jakaś taka inwestycja, którą może nazwa miałaby sugerować biznesowa. To raczej była... No wiesz, trudno chyba robić biznes na czasopismach, to chyba oboje coś na ten temat wiemy, natomiast no to wiesz, no jednak to jest imponujące założenie, że architekt, który zajmuje się czymś innym, poświęcił czas, tak, i wysiłek na to, żeby gazetę wydawać. Powiedz mi, czy są jakieś... Że to trochę takie pokłosie korbizierowskiego wpływu na moją twórczość, też się tym zajmował. Rozumiem. Czy masz jakiś ulubiony numer tego wydawnictwa, czy wszystko tak wyglądało, jak sobie wyobrażałeś, zgodnie z twoimi założeniami merytorycznymi? Jest to różny początek, wydawał się być taki właśnie dość ukierunkowany na dostępność powszechną tego czasopisma. Potem to się troszeczkę inaczej zaczynało kształtować, właśnie ze względu na jakiś tam profil czysto ekonomiczny pisma, ale tak naprawdę wartością dla mnie to jest takie wydanie numeru jubileuszowego właściwie na koniec mojej działalności jako wydawcy. To było pismo, czasopismo wydane przy okazji mojej wystawy w Pałacu Sztuki w Krakowie i na tym właściwie się zakończyła moja, ale tam było podsumowanie, taka historia tego powstania tego czasopisma i przede wszystkim to, że mogłem wielu ludziom podziękować, pokazać ich sylwetki, że byli współtwórcami tego czasopisma. No i chwała, że sobie tam jakoś toczą dalej ten ciągną te taczki do przodu, może. Nie wiem, jak ocenia to środowisko ogólnopolskie jakoś tego czasopisma, ale myślę, że profil, który ty prowadzisz, jest taki bliższy nam grupie zawodowej. Tam się troszkę przerodziło w taką bardzo literacką, krytyczną, analityczną formułę pisma, a zbyt mało jest takiej rzetelnej informacji o tym, czym tak naprawdę architektura jest, również od strony
procesu realizacyjnego. To, co na przykład ostatnio mnie spotkało, za co jestem wdzięczny, ten teatr w Szczecinie w budowie, to są właśnie rzeczy, które czasopismo architektoniczne oprócz całej filozoficznej, teoretycznej podbudowy powinno pokazywać warsztat, bo na nim najwięcej się mogą uczyć młodzi, którzy wchodząc w życie czasami mogą się spotkać z trudnościami utrzymania prestiżu autora w realizacji, chociaż mnie to też dotyka, jako tego, który jedyny właściwie walczy o to, żeby jakość architektury realizowana, szczególnie za środki publiczne, była dowodem, że ta architektura w życiu społeczeństwa, w życiu narodu znaczy wiele i wiele postaw życiowych obywateli kształtuje. Ja mam nadzieję, że jeszcze wrócimy za chwileczkę do tego Szczecina, bo to rzeczywiście jest bardzo, bardzo ciekawy projekt. Ale no, żeby zamknąć ten temat, ja dodam ze swojej strony, że wydaje mi się, że jest ważne, żeby czasopismo łączyło te wszystkie aspekty i wtedy ono rzeczywiście no, może służyć zarówno środowisku architektonicznemu, jak i osobom, które się po prostu architekturą interesują czy na nią wpływają. I wydaje mi się, że tutaj mieliśmy zawsze zgodne zdanie i to się nie zmieniło. No, ja mówię tutaj bez żadnej taniej, że tak powiem, kokieterię. Ja wiele się uczyłem od Ciebie i wiele Twoich pasji, takich emocji, które wnosiłaś w swoją pracę jako redaktor, zresztą nie tylko jako redaktor, no Twoje dokonania na polu popularyzacji architektury polskiej, chociażby przez udział w jury Nagrody Misa van der Rohe. To są rzeczy, które no, łączą się w całokształt działania pasjonatki, które pozycji swojego wykształcenia jest też architektem. Dziękuję Ci bardzo. Pasja nas na pewno łączy. Wrócę jednak do Twojej osoby, choć bardzo mi jest miło i ważne są dla mnie bardzo Twoje słowa dotyczące mojej działalności. Chciałabym przejść do Twojego credo, ponieważ też pamiętam, że miałeś bardzo silnie wyrażone credo od zawsze. Chciałabym, żeby teraz Tomek pokazał nam ilustrację z wystawy Terra. A ja sobie pozwolę przeczytać, nie wiem, czy to jeszcze widać, tu jest taka książka Romuald Legler z porządku Uwolniona forma, którą dostałam z Twoją dedykacją, mam ją, bardzo tu zachowaną. I w tej książce dosłownie kilka zdań sobie pozwolę przytoczyć. Punktem wyjścia do sformułowania przewodniej idei we własnej twórczości było określenie Tatarkiewicza, że sztuką jest umiejętność wytwarzania rzeczy według reguł. Świadomość tego faktu, poparta doświadczeniami z praktyki, doprowadziła do przekonania, iż osiągnięcie harmonii układu, właściwych proporcji, ładu i porządku przestrzennego wymaga działania według reguł, tworzących określony rygor. I ten rygor zdefiniowany został przez przestrzenny moduł estetyczny, miernik wartości kompozycji i estetyki, a zarazem środek pomocniczy do kształtowania funkcji i konstrukcji. Obraną jednostką stał się sześcian, najprostszy i elementarny układ przestrzenny, dający się łatwo opisywać jako element geometryczny każdej przestrzeni, rozpoznawalny także w abstrakcji. To było bardzo, moim zdaniem, jak charakterystyczne dla Ciebie opowiadanie o przestrzeni. Czy mógłbyś jeszcze nam trochę przybliżyć tę ideę? No, w wielkim skrócie oczywiście. Tak, no tutaj muszę powiedzieć, że ten rysunek, który akurat nie pokazuję, on był taką ilustracją tego manifestu na tejże wystawie Terra we Wrocławiu, ale on pokazuje właśnie, jak pewne rygory architektury klasycznej, która właściwie miarą i porządkiem się charakteryzowała, jak ona może być przeniesiona do współczesności i jak ona nie tylko według mnie, ale przede wszystkim też i znalazłem jakby poparcie tego sposobu myślenia wypowiedzi profesora Korskiego, który powiedział, pisząc zresztą do jednej z wystaw do katalogu Słowa Wstępne, napisał właśnie, że klasycyzm nie polega na stosowaniu form, tylko na stosowaniu zasad, czyli tego porządku i tej miary, która czyni architekturę
przyjazną i zrozumiałą przez człowieka, ponieważ architektura klasyczna oparła swoje relacje w proporcjach właśnie o miarę wynikającą z proporcji człowieka, jak tego ideału. I ja starałem się tutaj jak gdyby pójść za tym wątkiem myślenia profesora Karskiego i powiedzieć tak, jeśli chcemy budować ład i porządek, to musimy mieć rygor. Jeśli ten rygor będzie oparty o pewną relację modułu, a w tym wypadku nie takiego linearnego, jaką przyjmowali Grecy, powiedzmy sobie, tylko właśnie przestrzennego, to będzie łatwiej budować stosunki wymiarowe w trzecim wymiarze, mając system, który to kontroluje w czasie procesu powstawania. Może pokażemy następne zdjęcie, bo ja chciałam ci powiedzieć, że ja mniej więcej miesiąc temu miałam spotkanie z Jerzym Szczepanikiem Dzikowskim i wspominaliśmy taki konkurs, w którym obaj żeście startowali, to chodzi o konkurs na Lubostrań, gdzie się bardzo silnie ukazała rozbieżność waszych zdań na temat kształtowania miasta. Możemy pokazać jeszcze te dwie następne ilustracje. To jest twój projekt i następny projekt to jest Dzikowskiego. I wróćmy jeszcze do tego poprzedniego projektu Romualda Leglera. Chciałam powiedzieć, że ta wasza różnica zdań polegała na tym, że ty uważałeś, że w pewnej formie są już zawarte, jest też zawarta przyszłość danego terenu, podczas gdy Jerzy Szczepanik Dzikowski uważał, że zapisuje się tylko pewne podstawowe elementy i można później bardzo swobodnie kształtować wypełnienie, które jest pomiędzy nimi. I padło tam między innymi takie pytanie, na które tak ty odpowiedziałeś. Pytanie było, czy osiedla mają szansę stać się miastami, ewentualnie częścią miasta. Ja przypomnę, to były lata 80. i mieliśmy problem z tym, że osiedla były wyobcowane z tkanki miejskiej. Odpowiedziałeś tak, gdyby przyjąć za podstawowe te dwa kanony istnienia struktury miejskiej, jakimi są place i ulice, to mam na to pytanie negatywną odpowiedź. Nie ma możliwości przekształcenia osiedli w prawdziwą miejską strukturę w sensie przestrzennym. Za tym przestrzennym układem będą pewne szły zjawiska społeczne, określone mianem sypialni. Nie da się też zrobić tego, żeby zmienić i adaptować kubatury istniejących wewnątrz takiej tkanki. Szczepanik Dzikowski, kiedy odniosłam się do tej dyskusji, powiedział, że właściwie od tamtej pory jego zdanie na kształtowanie miasta się nie zmieniło, a jeśli możemy chwilę do tego wrócić, czy ten plan, jaki wtedy zrobiłeś, jest ci bliski i te poglądy, które wyraziłeś, czy kontynuujesz? Ja myślę, że odpowiedź tutaj może taka najprostsza byłaby, gdybyśmy to odnieśli trochę do działań IBY, właśnie wspomniany, prowadzony przez profesora Klajfusa, który miałem okazję też tam uczestniczyć, ale który właściwie w sposób dokładnie taki, jak ja zdefiniowałem, zaczął myśleć o tworzeniu czy rekonstrukcji właściwie miasta zdewastowanego przez podział na NRD i na Bundesrepublik takimi kategoriami. Wrócił do bloku, do kwartału i powiedział dosłownie to samo, co w tej wypowiedzi przedstawiłem przez ciebie. Nie da się stworzyć społecznej struktury, kiedy przestrzenie wewnętrzne w osiedlach i przestrzenie publiczne zacierają się w granicach. Nie ma właściwie zdefiniowanych obszarów, które można byłoby powiedzieć, to są przestrzenie publiczne miasta, a tamte są przestrzenie wewnętrzne kwartału. I ta urbanistyka wróciła do łask właśnie w ramach tej międzynarodowej IBA. To jest jakby potwierdzenie tego, że racja tego poglądu daje się potwierdzić również przez wiele osiedli, które się później pojawiły, które zatraciły jakąkolwiek prywatność w przestrzeni dla mieszkańców, tej takiej semi-publicznej. I w zasadzie powstały potworki, które
eliminują jakąkolwiek przestrzeń dla życia ludzi przez pole takiego kwartału miejskiego, bo się ten zespół nie wytworzy. To przenikanie tych przestrzeni z urbanistyki pozbawionej cech takich miejskich jak place i ulice pozbawiły również możliwości stworzenia przestrzeni publicznej, w której życie miasta by się mogło rozwijać, o czym no, wielu architektów czy urbanistów o tym pisze. No, chociażby wziąć profesora Gela, który z wieloma poglądami, które dewastowały tą urbanizację, prowadziły w myśl urbanistycznej filozofii modernistów, jednak potwierdziły, że to miało wpływ negatywny również na stosunki, na relacje między ludźmi, no i też na jakość życia. Parking pod domem i nic więcej, prawda? Rozumiem. Czy mogę prosić o kolejną ilustrację? Nie będę podsumowywać, bo właściwie spodziewałam się, że kontynuujesz tę myśl, bo właściwie to widać w twojej twórczości. A teraz chciałabym zapytać ciebie, jakie swoje realizacje uważasz za najważniejsze? Dla mnie jedną z takich naprawdę bardzo ważnych na samym początku to była oczywiście Brama do Miasta Zmarłych. Ja jeszcze tylko wspomnę, że Brama do Miasta Zmarłych to był taki projekt, który po raz pierwszy reprezentował Polskę wśród 40 na krótkim liście Missa van den Rohe, więc można i potem długo, długo nic. I to był pierwszy raz, kiedy rzeczywiście polski projekt, polska realizacja została zauważona. I choćby z tego powodu, ja myślę, że on został bardzo mocno w pamięci wszystkich, którzy się zajmują współczesną architekturą. Mam tutaj kilka projektów przygotowanych, które mam nadzieję, że będziesz mógł omówić i być może w trakcie tego omawiania zechcesz też z nami się podzielić myślą, która z nich jest dla ciebie najważniejsza. Jeśli może tak być w ogóle. No oczywiście, że są, jak mawiał to wspomniany przed chwilą przeze mnie profesor Korski, architektem się bywa, a nie jest. Więc on miał na myśli to, że są rzeczy, które są architektonicznym dziełem, które jest autentycznym dziełem i są takie, które są tylko, powiedzmy sobie, budownictwem. I to, że architektem się bywa, oznaczało, że nawet najwięksi twórcy tworzą rzeczy, które są doskonałe, bardzo dobre albo wybitne, a niektóre z nich są po prostu mniej udanymi realizacjami i nie stanowią tego architektonicznego wątku, który przechodzi gdzieś tam dalej do życia kulturalnego i do historii. Na pewno ten obiekt Brama do Miasta Zmarłych jest bez wątpienia. Może jeszcze nie będziemy przesuwać, bo widzę, że przesuwamy się dalej, a jeszcze mówimy o tak, znaczy, no, okej, okay, tak, dziękuję. Żeby nie tworzyć jak gdyby takiej opowieści o mnie na bazie tego projektu, mógłbym się też posłużyć, tu mam przygotowaną taką wypowiedź pani Rity Capuzetto. Rita Capuzetto na pewno jest znana, współpracuje z czasopismem Domus, jest krytykiem, historykiem sztuki i ona w publikacji tego projektu na łamach Domusa napisała kilka takich ważnych myśli, które powinny być jakby drogowskazem dla wielu innych architektów obecnego i przyszłego pokolenia. Otóż ona napisała coś takiego, że w czasach komunizmu polską architekturę zawsze uważano za szczególnie twórczą, jak na standardy bloku wschodniego. Dziś, przy pozornie nieograniczonych swobodach, a to już było właśnie po przełomie kapitalizmu, jest to na wiele sposobów jej problem. W Polsce panuje aktualnie absurdalny kicz, tak ona oceniała. Działalność Romualda Legera stanowi tu próbę poprzez zajęcie jasnego stanowiska wobec architektury sakralnej, ustanowienia nowej jakościowo płaszczyzny konfrontacji z wartościami przestrzenno-architektonicznymi. Wydaje mi się, że to jest dość trafna ocena, bo ona jest bliska mnie i moim przekonaniu. Ale też piszę dalej tak, że pierwsza kwestia, jaka pojawia się przy podejściu do architektury polskiej,
podobnie jak i w każdym innym kraju dawnego bloku sowieckiego, to data projektu, przy czym rok 1989 stanowi cezurę czasową pomiędzy męczącymi formalnymi wyrażeniami socjalistycznej ideologii, a określeniem nowej, wyzwolonej estetyki. Każdorazowe wspomnienie czasów żelaznej kurtyny natychmiast przywodzi na myśl seryjne budynki z prefabrykowanych płyt, obskurne i gęsto zaludnione bloki mieszkaniowe popadające w stan rozkładu w ciągu kilku lat. Obraz niemożności osiągnięcia intelektualnej tożsamości przez miejscowych architektów. Dziedzictwo to pozostaje głęboko zakorzenione i po dziś dzień skutkuje przeważnie powtarzalnym tradycjonalizmem lub powierzchownym naśladownictwem wszelkich tendencji międzynarodowych. Z wątpliwym skutkiem. Rozpatrując dorobek Romualda Legrera, abstrahując od obiektu opisanego na niniejszych stronicach, którego koncepcja powstała w roku 1993, a realizacja zakończona niedawno, zdajemy sobie sprawę, że dorobek ów stanowi wyjątek. Ten krakowski architekt działający od 1964 roku czerpie narzędzie potrzebne do zajęcia wyraziście osobistego stanowiska bronionego z wielkim wysiłkiem przez wszystkie te lata z kulturalnego ożywienia swego miasta z jednym z najstarszych w Europie i renowowanym uniwersytetem. Myślę, że ona tutaj powiedziała wszystko, co ja bym chciał powiedzieć o tym projekcie. To była właśnie próba znalezienia czegoś, co wprowadzi polską architekturę na właściwie forum europejskie czy nawet światowe. Mówię to troszkę z przekonaniem, że tak mogę powiedzieć, ponieważ... Udało się, tak? To się udało. Ale to są publikowane w tylu krajach, łącznie z Ameryką, że myślę, że ono trochę dało do zrozumienia, że polska architektura może mieć drzwi otwarte, nie tą bramę tylko do miasta znane, ale bramę do światowej architektury. I o ile udało się to zainspirować tym projektem innych i namówić ich do odważnego myślenia o architekturze i poszukiwania indywidualności, odrzucając wszystkie ograniczenia, które tutaj chociażby techniczne warunki wykonawstwa stawiały. To muszę też powiedzieć, że ten projekt jest też manifestacją tego modułu, który wspomniałaś wcześniej. Modułu, który zbudował całą konstrukcję tego budynku, zarówno pod względem przestrzennym, jak i konstrukcyjnym. Bo on jest oparty o taki moduł sześcienny 10 na 10 metrów i cała ta konfiguracja powstała z manipulacji tym modułem, z lekkiego jego przegięcia, ale cały czas kontrolowane wymiary i proporcje dawał ten moduł, który towarzyszył od pierwszych założeń koncepcyjnych tego projektu. Geometria wyznaczyła jego estetykę, ale nie w sposób dosłowny, przekładając się na tylko i wyłącznie wymiar sześcianu, ale poprzez indywidualny gest doprowadziła do tego, że idealne proporcje według mnie, idealny efekt estetyczny, ale ekspresja pozostała zgodna z założeniem ideowym tego projektu. Wiesz, ma też on bardzo, bardzo silny wątek, taki symboliczny, tak. Też takiego zanikania i przejścia. Ale żeby nie pozostawać przy tym projekcie, to mamy przygotowanych jeszcze parę ilustracji. Gdybyś mógł kilka słów powiedzieć o tych wybranych realizacjach, bo masz ich oczywiście znacząco więcej. No to jest też taki przykład właściwie wejścia w tradycję taką kampusu Akademii Ekonomicznej, podówczas dziś to już jest uniwersytet, gdzie próba współczesności i wprowadzenia nowego języka oddającego jakby ducha i czasu epoki też się udała. Projekt ten był w całości zespołem hal sportowych prezentowany na Biennale w Wenecji. I muszę powiedzieć, że ówczesny dyrektor Biennale Hans Hollein jako jedyny projekt, który zauważył, to właśnie ten, który był wtedy jeszcze w szkicach pokazywany, ale on w swojej opinii, którą powiedział do mnie w późniejszych latach, mówi, słuchaj, to było coś takiego, co pokazywało, że polska architektura szuka uwolnienia się od tego marazmu, który okres tej sowieckiej dominanty
I to było coś, co można było potraktować jako pewien romantyczny gest, ponieważ uwolniony od form, Leśnikowski, od takich form tych blokowisk, które też dominowały w architekturze użyteczności publicznej, typu nawet jakieś proste budynki hotelowe czy budynki domów kultury, które jak zerwały już ze stylizacją socjalistycznej architektury, to też popadają w taki maraz prostoty, no ograniczonej warunkami ekonomicznymi głównie, ale pokazanie, że można w tym czasie również robić rzeczy, które mają cechy indywidualnej architektury i dopisują się do kontekstu chociażby materiałowego, tak tutaj dominacja tej cegły no, w jakiś sposób wyrasta z innych obiektów historycznych na tym terenie, to ona miała pokazać możliwości uwolnienia architektury. To jest to jedno z tych artystycznych moich kredo, które od wolnej myśli do nieskomplikowanej formy. Uwolnienie myśli to jest ratunek do tego, żeby nie popadać w rutyny i nie stosować wzorców, a tym bardziej już nie kopiować wzorców publikowanych w żurnalach, bo w naszych czasopismach podajemy sposób myślenia, podajemy przykłady, ale nie namawiamy do tego, żeby brać i kopiować. Oczywiście. Biblioteka Jagiellońska to jest taki też bardzo ciepło przyjęty i z wielką empatią przyjęty przez profesora Senckiewicza obiekt, który powiedział, że to jest od czasów powojennych najlepsza realizacja w Krakowie. Wyróżnione też tam jakimiś nagrodami, ale chodziło mi o to, że tradycja modernizmu utrwalona w budynku Wacława Krzyżanowskiego w tym pierwszym etapie realizacji Biblioteki Jagiellońskiej była tutaj takim nakazem poszukiwania jej rozwinięcia, ale utrzymania jej ducha. I to też wydaje mi się udało się, ponieważ ten kontekst stylistyczny, który został wyrażony innym językiem, ale przez ducha, przez klimat, przez materiał, przez pewną rytmikę, która jest per analogia identyczna co do zasady kompozycyjnej budynku Krzyżanowskiego, udało się, mogę tylko tyle powiedzieć, że projekt znalazł uznanie, był kiedyś określany jako najlepsza realizacja roku, ale też najlepsza realizacja ze środków publicznych. To miało ten wymiar, że prywatne inwestycje, które się już realizowały, miały budżetowe wsparcie zupełnie inne niż publiczne, ale tu się udało utrzymać ten standard i wypowiedzieć rzeczy. Zresztą publiczne pieniądze są trudne do realizacji. Zazwyczaj się to wiąże z wieloma ograniczeniami. No niestety tak, niestety tak. No ale wydaje mi się, że rezultat tutaj również od strony wnętrza, które to zdjęcie pokazuje, pokazała współczesność architektury, ale dowiązanej w klimacie do tego, co może dla tego typu budynków jest istotne, mianowicie wprowadziło też atmosferę takiego przyjaznego klimatu wywołanego światłem, tym zjawiskiem, który czyni architekturę bardziej plastyczną we wnętrzu i nie zamyka się jak biblioteki tradycyjnej, tylko się właśnie otwiera na bezpośredni kontakt, na zapraszający gest skierowany w kierunku czytelnika. Bardzo tam sobie miło ludzie współpracują. No Filharmonia, no to też pewno już znany jest, myślę, w większości budynek. Ja bym może anegdotkę opowiedział, bo to jest ciekawe, że budynek, który miał być stworzony w oparciu o założenia konkursowe, w których profesor Miłobędzki zaznaczył wyraźnie, że ryzalit dawnego domu koncertowego jest świętością i należy go zachować. Myśmy wygrali ten konkurs, spełniając ten warunek, po czym władze architektoniczne i konserwatorskie miasta Łodzi, w momencie, kiedy mieliśmy już właściwie projekt tuż przed zatwierdzeniem, projekt budowlany, do pozwolenia na budowę, wydały nakaz rozbiórki tego zabytkowego ryzalitu. I cały ten komentarz, opinia profesora Miłobędzkiego poszła w niebyt. Ja dostałem telefon od dyrektorki ówczesnej Filharmonii i mówi: proszę patrzeć, rozbieramy. Niech pan włączy telewizor. Ja włączyłem telewizora.
ale zwróciłem się do prezydenta obecnego miasta, że jak to jest możliwe, żeby architekt miasta, który wydał w warunkach konkursowych zalecenie, konserwator, który to podtrzymał, poparte te decyzje autorytetem profesora Miłowieckiego, nagle zostały obrócone w niwecz i nagle jest zabytek rozebrany. Postanowiłem w jakiś sposób utrwalić rysunek tego ryzalitu. To mi zaproponowano, żebym wykonał całą tą robotę przy pomocy styropianu i cienkowarstwowego tynku, bo to się da zrobić na różnych baniowaniach, które miały mieć zamiast powiedzmy sobie 40 cm głębokości, to miałaby 2 cm, bo tyle był standardowy styropian do dyspozycji przeznaczony. Ja się sprzeciwiłem temu i wystąpiliśmy z projektem, że nadruk na szkle miał i zresztą odwzorowuje identycznie rysunek tego ryzalitu, który został rozebrany. Na to prezydent miasta odmówił wydania pozwolenia na budowę. Wystąpiliśmy do wojewody. Wojewoda cofnął decyzję pana prezydenta. Nakazał ponowne rozpatrzenie wydania wniosku. Prezydent się znowu Kropiewnicki notabene powiedział, że nie wyda, więc w następnej edycji naszego odwołania wojewoda przybył pieczątkę i zatwierdził projekt. I dzięki temu powstało, wydaje mi się, coś, co no, ma prawo być nazwane jakąś tam ikoną architektury polskiej. Myślę, że tutaj same ilustracje już poświadczają, że obiekt ma coś do wniesienia do polskiej kultury, do architektury polskiej, coś nowego, coś świeżego, to trzeba pamiętać, że to już jest spory kawał czasu, bo to jest ponad 20 lat i ciągle wygląda dobrze. I ten projekt akurat nie jest szczęśliwą realizacją. Wygraliśmy też konkurs na Kościół Pielgrzyma w Częstochowie, w dzielnicy Mirów. I on miał być takim właśnie miejscem, gdzie pielgrzymi przybywają, mają chwilę czasu na pójście na ceremonię na Jasnej Górze, ale tutaj mogą mieć własny przytułek, pole namiotowe, również jakieś miejsce do bazowania konnych tych grup, które przyjeżdżały na pielgrzymki. No i obiekt w takiej formie, jak tutaj na planie widzimy, on miał być zrealizowany zgodnie z tym, co władza zatwierdziła jako projekt z pozwoleń na budowę. No i okazało się, że niestety proboszcz w sposób dziwny porzucił tą budowę. Jak się okazało, składając, mając chęci złożenia mu życzeń świątecznych, dowiedziałem się, że go nie ma na proboszczu i pytam, co się stało. Ale nie możemy panu powiedzieć, gospodyni odpowiada, nie mogę panu odpowiedzieć. Potem się okazało, że proboszcz zabrał żonę i dwoje dzieci i realizując ten kościół wybudował sobie domek jednorodzinny i tam się przeniósł. No więc historia się skończyła takim połowicznym rezultatem. Bryła, układ całościowy pozostał, natomiast wystój nie do końca się zachował i ta realizacja jest taką trochę ułomna. Tak miała wyglądać finalnie. Tak nie wygląda niestety. To jest to, co tutaj mogę na tym zdjęciu skomentować, to cała ta gra mistycznym światłem o tyle została zaprzepaszczona, że fronton ołtarza głównego pozbawiony został takiego świecącego światłem naturalnym krzyża i cała ta historia utraciła spójność stylistyczną i spójność, która wyrażała się tworzeniem architektury właśnie przy pomocy światła. Kolejna. No to jest, wydaje mi się, jeden z układów kościołów, który trudno mi go skomentować i mówić coś pozytywnego na jego temat, ale może dowodem na to, że on w jakiś sposób no, należy do tych przykładów, które Europa zaakceptowała. Otóż okazała się taka publikacja wydana w Niemczech, architektura obiektów sakralnych Europy i Europy Środkowo-Wschodniej.
No i spośród wielu przykładów, które ta książka prezentuje również w Czech, Słowacji, Węgier, z polskich przykładów znalazł się właśnie Kościół Głowy Jadwigi, znalazł się w Nowej Hucie Kościół Pietrzyka, no i dwa kościoły Zakopane i na Olczy i Ruderysie profesora, który no, właściwie na tym się skończyła prezentacja polskiej architektury sakralnej, a w rozmowie z autorem tego wydawnictwa on mi się pytał, jak to jest możliwe, że przy tych paru tysiącach kościołów, bo nikt tak naprawdę nie wie, ile ich zbudowano, jak można było nie znaleźć więcej przykładów architektury. Było prawie 2000, o ile pamiętam, prawda, w tamtym okresie. On jeździł po Polsce i prawie miesiąc spędził na wędrówkach. Wszystkie kościoły dotykał w naturze. A inna ciekawostka związana z tym kościołem, tego klasztoru w Latourette. Kiedy znalazł się w Krakowie, jak zobaczył kościół, mówi, musi pan przyjechać do mnie. No i zaprosił mnie. Trwałem w celi klasztornej w Kordizierowskiej, pięknej architekturze. Myślę, że sam kościół mówi za siebie. Opera, jeśli mogę krótko powiedzieć, jest takim wynikiem tego mojego przekonania, że jeśli są świadkowie architektury, które mogą udowadniać istnienie pewnych faktów w miejscach takich, których historia coś znaczy, to ten projekt opery w Krakowie jest właśnie takim dowodem, że da się, przynajmniej w moim przekonaniu, da się pokojarzyć tą przeszłość z teraźniejszością. Na pierwszym planie budynek przykryty tym łukowym sklepieniem jest właściwie idealnie powtórzeniem formy dawnej ujeżdżalni koni, które Austriacy zbudowali, kiedy budowali tak zwaną twierdzę Kraków. No i ponieważ nie było miejsca na prezentację opery czy o przedstawień operetkowych, to przez wiele lat ta budowla służyła jako miejsce pracy artystów operetki i opery. No jak przyszedł konkurs na rozbudowę, to ja postanowiłem to miejsce uświęcić z dwóch powodów. Raz, że Austriacy zostawili taki ślad, ale dwa, że tu utrwalona została pamięć wielu artystów, którzy już zeszli ze sceny, już nie mogli uprawiać tego zawodu. No jak się dowiedzieli o tym, zobaczyli realizację, to poprosili mnie, żebym się spotkał z nimi, oprowadził ich po tym budynku. I muszę powiedzieć, że tyle łez w oczach, które widziałem od dawnych artystów operowych i podziękowań, że ich czas nie został zatarty, zniszczony, że ich czas utrwalił się nie tylko w fotografiach, zapisach, ale też w tej budowie, do której oni tyle swojego życia włożyli. I to był taki bardzo miły akcent dla mnie, że jednak trafiona była decyzja i chwała, że jeżeli potrafiło to również docenić i wybrać ten projekt, a nie inne takie, które były może bardziej. Ale wewnątrz nowej części jest też mnóstwo anegdot. Otóż krytyka, jakże mogę, bo nie mogę coś powiedzieć. Masz, spokojnie, zapraszam. Zachęcam nawet. Krytyka była straszna. Dziennikarka, która weszła jeszcze przed otwarciem budynku, jak zobaczyła czerwień tej sali, to krzyknęła au! No więc to było duże zaskoczenie. Ale najważniejsze to było to, że wielu ludzi, którzy próbowali krytykować ten budynek, mówiło, że tutaj jest zła akustyka. No i co się wydarzyło? Jest spektakl, ja byłem z Ludem Pendereckiego. Penderecki akurat nie wtedy obchodził 70. rocznicę urodzin. Kraków jako ostatni złożył mu życzenia właśnie na tej scenie. I to dużo, dużo później, bo pół roku później. Penderecki wyszedł na zakończenie tego przedstawienia na scenę. Wyszedł marszałek, który mu wręczył bukiet kwiatów, taki olbrzymi bukiet róż z życzeniami urodzinowymi, z przeproszeniem, że tak późno Kraków mu składa życzenia, bo cały świat mu składał, Warszawa składała, ale Kraków nie. Położył ten bukiet na podłodze sceny i mówi tak,
Pierwszy raz jestem w budynku poświęconym muzyce, gdzie nie trzeba nic naprawiać w akustyce. Skończyły się dyskusje, a były podejrzenia, że tam jakieś mikrofony, że tam jakieś głośniki są wbudowane w te ściany. Nic takiego. Zwykły śrubokręt i trochę drewna. Więc takie anegdotki mnie cieszą, dlatego że one pokazują, że architektura wzbudza również emocje, że to nie jest warsztat nasz architektów, fotografia gdzieś w albumie czy w czasopiśmie, tylko że to wzbudza emocje u ludzi, chociażby tacy jak Wajda, którzy się własną żoną kłócił o to, czy kurtyna może być czarna, czy może być czerwona. Mieli też decydujący wpływ na to. Ja proponowałem czerwoną, Wajda mnie popierał, ale szanowna pani małżonka powiedziała nie, tu powinno być czarne, ale na szczęście jest czerwone. Tyle anegdotek. Myślę, że o, ciekawy budynek. Też przyznam się szczerze, że byłem zaskoczony propozycją inwestora, który przyjechał do mnie i mówi, wie pan, zrobiłem konkurs na budynek biurowy, notabene no, absolwent szkoły filmowej w Łodzi. Mówi, wie pan, ale ten konkurs mnie nie sprawia satysfakcji. Czy pan by nie zechciał to projektować? No i zaprojektowałem ten budynek. Opus Film się nazywa. No i kiedyś dostaję telefon od niego. Mówi, proszę pana, ja mam do pana pretensje. Ja już przepraszam, z jakiego powodu? Wie pan, to ja o 5 rano dostaję telefony albo pukają do mnie z kamerą, bo chcą ze mną wywiad na bo muszą w porannych wiadomościach lokalnych pokazać jakieś notatki. Mówię, ja nie mogę się wyspać przez pana. A w każdym razie to też budynek, który wydaje mi się oddał ducha tego człowieka. On poświęcił się filmowi bardziej takiemu reklamowemu, ale wniósł budynek, który moim zdaniem wiele wniósł do kultury, też był nagradzany tam jakimiś nagrodami. To czy ci wejdę w słowo, bo wiesz, ty wspominasz kilkukrotnie, jak ważny jest dla ciebie odbiór tej architektury. Też mi się przypomniała, mieliśmy rozmowę na temat Górawskiego, niestety nie udało się już tego zrobić bezpośrednio, ale pokazaliśmy fragment filmu, w którym on właśnie podobnie mówi, że dla niego jest właściwie najważniejsze to, w jaki sposób ludzie odbierają tę architekturę i na ile ona jest im przydatna. I słyszę w twoim właściwie forma dla ciebie jest bardzo ważna, natomiast na koniec, jak się okazuje, to jest ta podobna refleksja, że no, architektura nie jest sama dla siebie, architektura jest dla tych, którzy ją użytkują. Oczywiście, no robimy to dla ludzi. Najszczęście, jeśli wzbudza zachwyt, naturalnie. Ciekawe jest to właśnie, że ludzie reagują na coś, co się pojawi i to jest największa, wydaje mi się, nagroda dla architekta, że nie przechodzą obojętnie, nie? Nawet jak psioczą. Jakieś mają stosunek do tego. Tak. Zobaczmy następną ilustrację. No i to? No to jest teatr w budowie. No właśnie, parę słów, bo myśmy mieli niedawno publikację, ty też o tym wspomniałeś. Opowiedz nam o tej ilustracji. Ciekawy jest program tego budynku. Historia jego lokalizacji jest o tyle też ciekawa, że budynek jest na przedłużeniu tak zwanej Skarpy Odrzańskiej, a na przedłużeniu wału Chrobrego. Właściwie z panoramy od strony Odry to się ciągnie krajobrazowo jako bardzo ważna lokalizacja i bardzo ważne założenie urbanistyczne. Te słynne tarasy Hakena, które przybrały teraz nazwę wału Chrobrego, były takim wyznacznikiem, jak należy podejść, przynajmniej dla mnie, były wyznacznikiem, jak należy podejść do tego miejsca od strony decyzji swoich projektowych na etapie konkursu. I doszedłem do wniosku, że należy uszanować tą sylwetę, wprowadzając cały program, dość skomplikowany, bo są tam aż 3 sceny w nowym budynku. Wprowadzając ten program w sposób taki, żeby nie naruszył równowagi tej panoramy miasta. Jeszcze w dodatku utrudnieniem przy podjęciu decyzji był fakt, że budynek, który tam widać u góry nad tą kopułą Teatru Szekspirowskiego, to jest budynek dawnej masonerii berlińskiej, który jest pod ochroną
konserwatorską. To jest jeden z przykładów, jak nie, tam nawet w Szczecinie to nazywają perełka modernizmu w Szczecinie. To ten budynek pod ochroną konserwatorską nie powinien być przysłonięty, czy nie powinien być wymazany w cudzysłowie z panoramy miasta, oglądanej tam właśnie z nadbrzeży Odry. No i to mnie skłoniło do tego, żeby ten budynek schować, tą skarpę nadodrzańską, i to się udało. Budynek w żaden sposób nie zakłócił tej panoramy. Zobaczmy kolejną opcję. No to jest jego struktura wewnętrzna, te scenograficzne właściwie elementy składające się z poszczególnych elementów, jak tambur teatru szekspirowskiego, właściwie wiktoriański, jak te monumentalne schody, które łączą poziomy projektowanego teatru z istniejącym budynkiem, który pozostaje dalej w strukturze Teatru Polskiego w Szczecinie. To pokazuje, że kompozycja wnętrza opiera się o takie elementy scenograficzne, które są jakby niezależne, samoistne. One nie są poddawane jakiejś wspólnotowej plątaninie, tylko każdy z nich ma swój własny czytelny gest. Czy kolumnada na pierwszym planie, która tworzy jednorodną płaszczyznę, ale z takich przestrzennych elementów w perspektywie dających wartość, ale tak naprawdę będącą sperforowaną poprzez prześwity pomiędzy tymi elementami. No to oczywiście jest czysty zabieg kompozycyjny, który miał to zadanie pokazać w przestrzeni wspólnej foyer, że każdy z tych elementów identyfikuje się sam z sobą i swoją funkcję demonstruje poprzez odrębność formalną. No i tutaj widzimy splot tych wszystkich wydarzeń. Może najlepiej pokazuje ten model, jak skomplikowana jest struktura wewnętrzna tego budynku ze względu na trzy teatry. Teatr, który kończy się wieżą z scenicznego komina, to jest teatr włoski, szekspirowski, tej okrągłej, tam po prawej stronie jest jeszcze teatr eksperymentalny. Ale wszystko łączy to jedna z takich nadrzędnych idei, bo wszystkie te trzy teatry mają jeden wspólny foyer. Nierozbite zostały te sekwencje funkcjonalne na różne strefy wejściowe, tylko wchodzi się do jednej dużej przestrzeni, która pod ziemią, przykryta skarpą i parkiem na dachu tego, ma jednak mnóstwo światła dziennego i to widać na tych ilustracjach, ono penetruje przez takie patio trójkątne, które z góry nieba w cudzysłowie oświetla tą świątynię sztuki, ale jej jednorodność stylistyczna wyznaczona jest przez przestrzeń, której wątkiem kompozycji jest również struktura stropu tego kasetonowego o takiej dość nietypowej może siatce odbiegającej od standardowych kwadratów czy prostokątów, ale daje pewną dynamikę skosów, no w jakiś sposób wzbogacający tym sposobem przestrzeń o taki detal, który ma wymiar przestrzenny i równocześnie charakteryzuje to wnętrze w całości. Musiałbym szczegółowo omawiać, bo to chyba nie wiem. Kiedy możemy się spodziewać realizacji? Powiedz nam jeszcze. No, planowane jest na koniec przyszłego półrocza, pierwszego półrocza 2023. O ile jakieś trudności związane z brakiem materiałów nie wydłużą tego terminu, ale wszystko idzie w tym kierunku, żeby jednak ta realizacja się zakończyła, bo ona i tak ma poślizg paroletni, jeśli chodzi o początek. No dobrze, a co dalej? Masz jakieś archimadeżenie, bo masz bardzo dużo realizacji, bardzo dużo publikacji. Czy jeszcze jest coś takiego, co w najbliższym czasie chciałbyś ważnego zrobić i mógłbyś nam zdradzić? No wiesz, pierwsze jest to, chcielibyśmy, ja przynajmniej chciałbym ja doczekać się tego, że teatr muzyczny w Poznaniu się zacznie realizować. Tam się akurat nie pojawiły różnego rodzaju problemy, ale to nie czas, żeby o tym mówić. W każdym razie to jest jeden z takich projektów, który nie wiem, mam nadzieję, że udało mi się wysłać ci taką wypowiedź Pekki Salminena, który dostrzegł w tym projekcie zupełnie nową formułę kształtowania obiektów teatralnych. Głównie zauważył ten fakt, że
dominanta, jaką zwykle w takich obiektach stanowi wieża komina scenicznego, że ona dość jednoznacznie charakteryzuje typ budynku. A tutaj w tym przypadku udało mi się w jakiś sposób zamanifestować architekturę teatru, ale w sposób taki bardziej może poetycki, malarski czy rzeźbiarski wręcz, unikając stereotypu, jakim jest ten dominujący komin. I Pekka to zauważył i uznał to za rzecz, która jest w pewnym sensie nowatorska. Czy się uda ją rzeczywistnić, trudno powiedzieć, ale mam nadzieję, że tak. No, w końcu czyli to jest archimarzenie, a my się postaramy te rysunki dodać do dzisiejszej naszej rozmowy, już po rozmowie, bo ta rozmowa będzie zapisana. Nie udało, wiem, dostałam od Ciebie tak troszkę w ostatniej chwili, te ilustracje już nam się nie udało włączyć do naszej prezentacji dzisiaj, ale na pewno je dołączymy do opowieści o tym spotkaniu. Jeszcze jedno pytanie na koniec, zanim odczytam, bo troszkę pytań się tutaj pojawiło od osób, które nas słuchają. Ale mam takie pytanie w spotkaniu. Niedawno się spotykałam też z Magdą Staniszkis, jak wspomniałam, ze Szczepanikiem Dzikowskim. I oni opowiadali o takich miejscach, które są dla nich ważne i chcieliby też polecić innym. Czy dla Ciebie jest jakieś miejsce szczególnie ważne? I może, jak kiedy będziesz odpowiadał na to pytanie, to jeszcze pokazalibyśmy troszkę ilustracji, które są szkicami miejsc, w których byłeś i do których na pewno masz jakiś bardzo osobisty stosunek w związku z tym. No wiesz, absolutnie to, co pokazujesz w tej chwili, to jest takie miejsce, bo ja z dużym sentymentem odnosiłem się do wartości kulturowych Aleppo, w którym przebywałem wielokrotnie, bo tam prawie 10 lat przerwami jeździliśmy, nigdy tam nie pracowałem na stałe, takie pobyty tydzień, dwa. Najdłuższy okres, jaki mieliśmy w Aleppo, to był miesiąc, gdzie kończyliśmy właśnie projekt na centrum Aleppo po dewastacji starej Mediny przez mera miasta Aleppo, który chciał zrobić dzielnicę Defense. Ja wtedy, studiując do tego projektu formy historyczne i próbując złapać klimat, który miał być stworzony już zupełnie nowymi realizacjami, bo 10 hektarów terenu zostało pozbawione tej zabytkowej substancji. UNESCO wstrzymało realizację tych wieżowców, no powiedzmy sobie, z założenia powtarzających paryskie defense. Myślałem, że uda się to we współczesnej formie, współczesnym językiem architektury przenieść ten klimat, żeby w jakiś sposób to, co zostało zdewastowane i zabrane w kulturze światowej, żeby odtworzyć w nowej jakości, ale w klimacie i w duchu tego miejsca. No i te rysunki różnego typu, takie czy inne, czy akwarelowe, właśnie służyły temu, żeby... Może następny zobaczymy, bo też tak. Takie właśnie typowe uliczki na suku, które pokazywały klimat, temperaturę tego światła, które jest charakterystyczne dla tego rejonu. To wszystko chcieliśmy się jakoś, no, przynajmniej osobiście myślałem o tym, że uda się to zrobić współczesnym językiem, bo trudno było myśleć o tym, że będzie to rekonstrukcja w historycznej formie. Tego się nie dało i myślę, że nawet gdyby nie wojna i gdyby zbudowano to, co myśmy zaprojektowali, to by było zdecydowanie bliższe klimatowi tego, co widzimy na obrazku, aniżeli to, co chciał zrobić mer, budując wieżowce a la Défense. No. Ale też z innych miast, to jest na przykład Chorwacja, gdzie fascynowały mnie te małe wioseczki rybackie, opustoszałe, bo emigracja zarobkowa wyprowadzała tych rybaków z tych miejsc. To jest akurat nie Wyspa Unie, wyprowadzała tych mieszkańców rodowitych na Saksy do Stanów, głównie wyjeżdżali. No, na szczęście okazało się, że te dawne domki rodzin rybackich zamieniły się w taką wyspę
okupowaną przez literatów, malarzy, architektów, rzeźbiarzy, muzyków i zamieniła się w taką mini stolicę kulturalną Chorwacji. Ale to jakiś fragment hiszpańskiej uliczki, która też pokazywała, jak można ten rytm wąskich kamieniczek nacechować specyficznymi elementami, które tworzą linię nieba tej pierzei, bardzo rozmaiconą, ciekawą w postaci różnych form, czy daszków, czy jakiś przekryć nad tarasami. No, takie notatki z podróży. To akurat nie Skandynawia. Będąc dwukrotnym stypendystą rządu fińskiego, miałem okazję wędrować po wielu miejscowościach samej Finlandii, ale nie tylko. Konkretnie Dania, Kristiansand, gdzie takie charakterystyczne domy na wyspie były niesłychanie malownicze w swojej temperaturze chłodnego, chłodnej kolorystyki domu. Nie były takie właśnie ciepłe, jak czasami Finowie robią czerwone czy żółte domy, żeby ten zimny klimat ocieplić barwą domów. No dość charakterystyczne, chociaż tam pamiętam, jak dopłynęliśmy na tą wyspę, to okazało się, że było to prawie gorąco jak w Hiszpanii. Nie chciałbym może zanudzać. Nie zanudzać. Ale ja się cieszę, że dzięki temu, że pokazaliśmy tych kilka obrazków, mogliśmy przypomnieć, że ty rysujesz nie tylko, kiedy projektujesz, ale rysujesz i malujesz również dla własnej przyjemności albo żeby zapisać to, co oglądasz. Zwykle traktuję to jako pewna forma studiów tego obszaru, w którym się akurat nie znajduję, bo próbuję znaleźć te specyficzne wątki, które wynikają chociażby ze źródeł kulturowych, albo właśnie takich jak klimatycznych, jak wynikające z lokalizacji. No bo wszystkiego się trzeba uczyć, jak znaleźć wypowiedź w swoim języku, ale w danej konkretnej lokalizacji, ponieważ dzisiaj zawód architekta się otworzył na cały świat, więc niekoniecznie musimy się tylko odnosić do studiów architektury polskiej, do krajobrazu, do pejzażu polskiego, ale też próbować znajdować doświadczenia w architekturze innej. I myślę, że to, co pewno tobie też towarzyszy w twojej pracy, to pokazywanie różnorodności kulturowej i doświadczeń architektów z całego świata, a przez to rozbudzenie ich fantazji, wyobraźni naszych rodzinnych, którzy powinni zdobywać światowe pola do działania. I za to ci chciałem przede wszystkim podziękować, bo to myślę, bez takich pasjonatów jak ty nie bardzo by się udawało. Jak na razie to nie znajduję nikogo, kto robiłby to lepiej. Dziękuję, Romku. Myślę, że chciałabym podkreślić, może nie podsumowywać tej rozmowy, jak ważna dla ciebie jest historia. Pomimo, że twoja twórczość jest bardzo własna, to zawsze podkreślasz wątki historyczne, to, że studiujesz dane miejsce i wydaje mi się, że na tym też polega później ten podziw czy poszanowanie dla tego typu architektury. Przejrzałam szybciutko tutaj na czacie, czy są pytania. Parę jest. W większości to są pozdrowienia i ja tak też kilka osób chociaż wymienię, żebyś wiedział, kto z nami jest dzisiaj, bo pisze do nas, że z radością i przyjemnością słucham i oglądam Ewa Kurłowicz. Jest z nami też Marcin Włodarczyk, jest Krystyna Styrna-Bartkowicz i z trzecim rokiem studentów. Tak, z Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej. Są tutaj osoby. Pozdrowienia z Wrocławia i tutaj nie wiem kto, ponieważ mam tylko inicjały LK. Są też pozdrowienia z Kanady porannej, inicjały WK. I mam tutaj również długie pytanie od Marcina Szczeliny.
który wydał ostatnio, wydaje, zaczął być wydawcą nowego czasopisma i pisze tak. Gratuluję cyklu, wspaniała rozmowa. Panie Romualdzie, gratuluję wspaniałej kariery. Odnosząc się do wydawania magazynu, czy krytyka architektury jest współcześnie w ogóle potrzebna? Czym dłużej piszę o architekturze, tym bardziej mam wrażenie, że taką formą najmniej zainteresowani są sami architekci. A drugie pytanie dotyczy komunikacji. Jak magazyny powinny się zmienić, aby poprawić komunikację z mieszkańcami? Jak sprawić, żeby mieszkańcy rozumieli swoje miasta i procesy, jakie w nich zachodzą? To są dwa pytania od Marcina Szczeliny. Zacznijmy od pierwszego, czyli czy krytyka architektury jest w ogóle potrzebna? No, myślę, że tutaj odpowiedź jest jednoznaczna, jest potrzebna. To, czy jest akceptowana przez architektów, to inna sprawa, ale architekci powinni cieszyć się z tego, że ktoś nawet z negatywnym odniesieniem się do architektury, bo z każdej krytyki powinniśmy wyciągnąć jakieś wnioski, które potrafią sprostać założeniom tym, którzy albo odpowiedzieć tym, którzy mają inny pogląd na architekturę i przekonać ich do naszego poglądu, albo spróbować znaleźć we własnej twórczości inne możliwości wyrażania się, żeby być bardziej akceptowanym i zrozumiałym przede wszystkim przez odbiorcę architektury w tym szerokim tego słowa znaczeniu, to znaczy nie przez tylko przez środowisko architektów, ale przede wszystkim przez mieszkańców, bo tutaj by się udało dotrzeć do tego, że powszechność architektury jest na tyle obecną przez i czasopisma i przez wydarzenia. Ja przypomnę raz jeszcze Biennale, pamiętasz, jakie były pierwsze Biennale, gdzie robiło się rzeczy otwarte w terenie publicznie, najbardziej dostępny rynek, pałac sztuki. To wszystko było łatwo dostępne dla mieszkańców. To się przeniosło na peryferię do międzynarodowego tego centrum kongresowego, no to tam dostępność jest ograniczona w ogóle do budynku, a już zupełnie nie ma tych takich, którzy idą i by the way wstępuje i ogląda, nie? Planty kiedyś były miejscem, gdzie się gromadziły wokół pałacu sztuki tłumy ludzi i nagłośnione dawały komunikat, jak na rynku w środku sukiennic na skrzyżowaniu tych wewnętrznych uliczek postawiliśmy trybunę i tam było otwarcie, no to ludzie wkoło rynku mieli kontakt i siłą faktu przechodzili przez kontakt z architekturą, a już notabene przypomniałem sobie teraz, że przecież zorganizowaliśmy na trasie Drogi Królewskiej, czyli od Bramy Floriańskiej do Wawelu, przez całą Grodzką, zorganizowaliśmy we wszystkich witrynach sklepowych, niezależnie czy to był rzeźnik czy nie, plansze architektów z ich podpisem oryginalnym, z ich rysunkami wisiały i dekorowały te okna wystawowe, co było niesłychanie ciekawe oglądać, jak ludzie się zatrzymywali, bo nagle u jakiegoś tam Fleischera czy innego piekarza się pojawiło, czy w cukierni pojawia się plansza z rysunkiem architektonicznym, czy ze zdjęciami, z jakimś komentarzem, z podpisem autora, bo to się zrobiło coś nietypowego w ulicy. W pejzażu ulicy nagle pojawiła się rzecz, która mimo woli wywoływała kontakt z pojęciem architektury i z twórcami. Więc tych rzeczy na pewno brakuje i dobrze byłoby, żeby tutaj i władze kulturalne naszych miast potrafiły wyjść naprzeciw takim oczekiwaniom środowiska, ale nie w interesie stricte tylko architektów, tylko w interesie właśnie społecznym, żeby społeczność umiała doceniać rolę architektury i żądać jej jakości dla własnego dobra, dla własnego życia, które się rozwija inaczej, jeśli środowisko, które nas kształtuje, jest przyjazne. No to tutaj jest właściwie częściowa odpowiedź też na to drugie pytanie, czyli żeby poprawić komunikację z mieszkańcami, trzeba do nich wyjść w ich przestrzeń. Nie wiem, czy tutaj jeszcze coś chciałbyś dodać, jak powinny działać magazyny, żeby poprawić tę komunikację, bo tutaj powiadałeś o bezpośrednim działaniu, wyjściu do tych ludzi. Czy chciałbyś coś jeszcze do tego dodać? Z piśmiennictwem jest trochę gorzej, dlatego że fachowe czasopiśmiennictwo no niestety nie jest tak popularne i dostępne dla ludzi. Poza tym nie wiem, czy ludzie w ogóle są zainteresowani sięganiem, jeśli to nie jest ich zawodową działalnością. Ale myślę, że gdyby to przenieść na takie publikatory, które
chociażby mamy w Krakowie magazyn Kraków, prawda? I on pokazuje, co się dzieje, czy oficjalne żurnale wydawane przez Urząd Miasta Krakowa, gdyby tam do nich sięgnąć i tą współczesność architektury, ale nie poprzez pryzmat dokonań władzy, zbudowaliśmy i nic więcej, tylko właśnie, żeby one miały ten merytoryczny wkład w świadomość odbiorcy, dlaczego to jest takie i dlaczego to jest ważne dla ich otoczenia, dlaczego to jest potrzebne dla kształtowania wrażliwości estetycznej, która się może przejawiać później w różnych innych dziedzinach działalności młodego pokolenia, to może by to zainteresowało, ale takiego czasopiśmiennictwa, które ja wspomnę, to Stadt Forum, o którym mówiłem. Stadt Forum było tak zorganizowane, że przez 2,5 roku co 2 tygodnie były spotkania, ale równocześnie miasto Berlin wydawało specjalny żurnal, który był rozdawany oczywiście bezpłatnie, ale był dystrybuowany do wszystkich organizacji naukowych, do środowisk społecznych, do zawodowych grup, do inwestorów. Wszystkim dawano materiał, który relacjonował spotkania z tych 2-tygodniowych, co 2 tygodnie organizowanych spotkań, gdzie dyskutowano nad wątkami stricte urbanistycznymi i stricte programowymi, jeśli chodzi o strukturę funkcjonalną miasta. A więc był taki przekaz, w którym chcąc, nie chcąc, mieszkaniec mógł ją dostać czy tu na biurku u siebie w zakładzie pracy, czy na uczelni, czy powiedzmy sobie w instytucjach samorządowych. I to się też w jakiś sposób, no bo tam też pracują mieszkańcy, nie? Znajdzie z przymusu nawet taki, ale jak to jest tylko komunikat, że zbudowaliśmy i chwalimy się, że mamy tutaj od was dostać następne głosy w wyborach, no to nie ma tego przekazu fachowego, nie? To prawda. Mamy jeszcze pytanie od Grzegorza Buczka, który brzmi tak. W drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku ówczesne władze Krakowa przyjęły plan koordynacyjny regionu krakowskiego Centrum Komunikacyjnego, którego głównym projektantem, a w rezultacie wygranego konkursu był dzisiejszy rozmówca. Jak po ćwierć wieku oceniasz zmiany w rejonie dworca PKP Kraków Główny i czy nie żal ci niegdysiejszego baru Smok, bo niektórzy wspominają go z sentymentem. Co się udało, a co się nie udało, pyta i pozdrawia Grzegorz Buczek. O, ciekawe, wiesz, muszę Grzegorzowi podziękować za to pytanie, dlatego że akurat tutaj mam bardzo negatywny odbiór tego, co się wydarzyło. Konkurs był rzeczywiście, o czym też między innymi profesor Pulcha wspomina w swoich publikacjach, konkurs był rzeczywiście wydarzeniem. On zmienił w ogóle pogląd wcześniejszych urbanistów na temat, co Kraków powinien być i jak się powinien kształtować jego przestrzenny rozwój w bezpośrednim sąsiedztwie historycznej struktury, jakim jest Stare Miasto oplecione plantami. Bo to jest przecież 2 kroki, nie? Konkurs pokazywał, że można kontynuować charakter miasta, jego przestrzenną strukturę współczesnym językiem, ale zlikwidował nadmiar ambicji, które miały być wyrażone wieżowcami postawionymi na płycie przykrywającej dworzec kolejowy. Ale najistotniejsze było to, że ulica, przy której wspomniany Smok Bar stał, ulica Pawia, miała nabrać charakteru salonu miejskiego, czyli takiej aktywnej publicznie dla przechodnia ulicy. Dzisiaj po wprowadzeniu w miejsce naszych rozwiązań konkursowych galerii i nowych biurowców, które jakby je tam nie oceniać pod kątem architektonicznym, ale to są tasiemce o tej samej monotonnej elewacji, powielanie modułowo w oknach i w jakichś panelach pomalowanych na różne kolory, to tak naprawdę ulica przestała być w ogóle ulicą dostępną dla pieszych. Nie żyje w ogóle żadnym parterem. Wszystko się pozamykało, bo jeśli jest biurowiec, to nie otwiera parteru. Jeśli jest galeria, to zamyka parter. Nie ma życia bezpośredniego pomiędzy ulicą a wnętrzem budynku. A w dodatku jeszcze skomplikowana sytuacja komunikacyjna, która wywołała właśnie struktura użytkowa sprowadzonej zabudowy, pozbawienie placu dworcowego
przed nowym dworcem, powoduje, że właściwie tam życie zamarło. Dość skomplikowane są układy połączeń komunikacji kołowej indywidualnej i wyeliminowano całkowicie ruch pieszy. Małe właściwie chodniki, resztę zajęły tramwaj i pasma ruchu dla autobusów, jakieś mini postoje dla taksówek i w zasadzie nie ma przestrzeni, przy której by się rozwinęła. Nie ma wyjść z kawiarni, nawet jeśli jest hotel, to nie ma wyjścia na taras, czy na przedpole tego budynku, gdzie by dawało możliwość przebywania ludzi, a poza tym nie ma co oglądać, bo jeżdżą tylko i wyłącznie samochody i martwe, a jeśli się pojawiły usługi w budynkach biurowych, to na przykład dentysta, na przykład jakaś klinika prywatna medyczna, bo te się rodzą jak za przeproszeniem pieski w dużej ilości, ale niestety są też ślepe, no. nie reagują, nie wywołują żadnej reakcji społecznej między użytkownikiem ulicy i ta ulica przestała być w ogóle dostępna dla pieszego. Sama organizacja ruchu, mędy, złe wloty podporządkowanych ulic powodują częste wypadki. Także to się kompletnie nie udało i zaprzepaszczona została ta szansa, którą konkurs dawał. A konkurs, przypominam, był też międzynarodowym konkursem i miał wcześniejszą jeszcze polemikę, którą udało mi się wywołać pomiędzy młodymi pokoleniami architektów i studentów de facto z całej Europy. Ja zrobiłem w ramach swojej działalności w SARP-ie tak zwane warsztaty z ołówkiem. Na te warsztaty z ołówkiem zostały zaproszone grupy studentów z różnych krajów. Między innymi Chinowie wygrali te warsztaty, proponując rozwiązania całkowicie odmienne od tych, które proponowali urbaniści krakowscy. Mankamentem dworca, który jest pod ziemią, było to, że ludzie przyjeżdżający do Krakowa musieli przejść tunelem, według poprzednich rozwiązań, tunelem pod ulicą prawą i znaleźć się na plantach, idąc tam kilkaset metrów w tunelu. Pozbawieni w ogóle świadomości, że są w jakimś miejscu, że przyjechali do pewnego miasta. Nie? I Finowie powiedzieli nie. Przyjeżdżasz, masz natychmiast się znaleźć na górze i wiedzieć, gdzie jesteś. Nosisz ulicą i widzisz miasto, idziesz do starego miasta czy gdziekolwiek indziej, ale musisz mieć powietrze nad sobą, niebo, a nie przykryty tunel. I od tego czasu zaczęła się właśnie propozycja, tutaj też pewne podziękowania w stronę Janusza Osepioła, który wtedy sprawował w Wydziale Planowania w Urzędzie Wojewódzkim funkcję dyrektora. I namówiłem go, żeby zorganizował ten konkurs. Mówię, popatrz, jeśli doświadczenia z studenckich prac pokazują, że to jest błędne, to może warto zrobić teraz dużo mówił wśród profesjonalistów, niech się wypowiedzą. No i dzięki temu ten konkurs powstał, odwróciliśmy szereg błędnych decyzji, no ale życie, komercja i może pewne aspekty korupcyjne spowodowały, że galeria Susan Steyer zawładnęła przestrzenią i pozbawiła w ogóle kontaktu miała dworzec zabytkowy, dworzec przestał w ogóle funkcjonować, został przeniesiony w podziemia. Nie ma żadnego właściwie efektu tej przestrzeni dla publiczności. Poza tym, że ten stary dworcowy czasami jest wykorzystywany na kiermasze albo na przykład na lodowisko przed galerią. A tak to ulica Pawia przestała być w ogóle dla ruchu pieszego przyjazną ulicą. Ja muszę powiedzieć, że pojawił się taki komentarz, że bardzo dziękujemy za doskonałe wytłumaczenie katastrofy krakowskiej. Od początku było wiadomo, że intencje są inne, ale inne preferencje panowały w gronie decydentów. I jest też komentarz, że podobny problem mamy z dworcem w Olsztynie. Pozdrawiam M. I jeszcze jedno pozdrowienie tutaj odczytam, tylko muszę się cofnąć. O. To, co u Pana bardzo cenię, to umiejętność połączenia racjonalności z estetyką opartą o tradycję. To podkreślam na spotkaniach ze studentami. Proszę dalej, Panie Romualdzie. Pozdrawiam, Leszek Konarzewski. Więc... Więc widać, że wiele osób ma podobne, podziela Twoje przekonania. Romku, ja chciałam Ci bardzo podziękować za poświęcony nam czas.
Mam nadzieję, że wrócimy do zwyczaju picia kawy i jedzenia ciastek dobrych i że to jest właśnie być może okazja, żeby sobie obiecać, że tak zrobimy. I jeszcze raz dziękuję i chciałabym nie tylko Tobie podziękować, ale także podziękować partnerom. Partnerowi głównemu firmie Aluprof, to partner naszych spotkań Archikolarze, jeden z czołowych producentów systemów aluminiowych w Europie i partnerowi spotkań firmie Wiśniowski, która jest producentem bram, okien, drzwi i ogrodzeń. A Państwa chciałam w najbliższym czasie, bo już 7 lipca o godzinie 18 zaprosić do Katowic, do kina Kosmos, gdzie będzie prezentowany film, który zrealizowałam w 1992 roku z moją przyjaciółką i też partnerką w redakcji Zytą Kusztrą, który opowiada historię Pałacu Kultury. Film nazywa się Czerwony Pałac, czyli to też jest spotkanie z cyklu Archikolarze. Dziękuję bardzo, a teraz zapraszam na filmy partnerów. Wyobraź sobie miejsce stworzone, by służyć człowiekowi. Dbać o jego zdrowie, komfort i rozwój. Wyobraź sobie budynki, które troszczą się o naszą planetę. Nie emitując gazów, nie generując odpadów i pozostawiając zerowy ślad węglowy. To świat przyszłości. Możemy tworzyć go już dziś. Aluprof. Let's build a better future. Wyobraź sobie, że możesz połączyć wszystko to, co najlepsze. Jakość, technologię, design i innowacje ze swoją wizją, gdzie komfort, wygoda i bezpieczeństwo stają się częścią wymarzonego domu. Wiśniowski łączy to,